Rynek urządzeń mobilnych rozwija się bardzo dynamicznie. Smartfony czy tablety kształtują nie tylko sposób, w jaki komunikujemy się ze sobą, ale też to, jak poznajemy świat wokół nas. Można powiedzieć, że urządzenia przenośne to dziś narzędzia niezbędne do życia w nowoczesnym społeczeństwie. Baterie muszą dostarczać ciągłego zasilania. Użytkownicy oczekują od nich długiego czasu pracy i jak najkrótszego ładowania. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy firmę Green Cell, która powstała z pasji do mobilności. W mojej poprzedniej pracy był taki okres dosyć ciężki ze względu na kryzys finansowy i na to, co się działo w branży elektroniki użytkowej, więc no niestety musiałem zakończyć współpracę i w momencie wychodzenia z pracy od razu zadzwoniłem do mojej mamy i powiedziałem, że mam pomysł na to, żeby sprzedawać baterie ze względu na to, że kiedyś też serwisowałem komputery i widziałem, że no jest taka potrzeba na rynku, że ludzie, którzy mają takie laptopy 2-3-letnie, nie mogą już z nich tak wygodnie korzystać ze względu na to, że bateria często jest wyeksploatowana i na przykład podtrzymuje komputer tylko na 10 minut. Przez około pół roku trwało to taki rekonesans na rynku, jak to wygląda. No i potem się zaczęła sprzedaż, ale w zasadzie przez rok to wyglądało tak, że sam sobie to wszystko robiłem. A od 2011 już no, zwróciłem się o pomoc do swojej dziewczyny. Po prostu no, mieliśmy tyle zamówień, że no, ciężko to było już robić samemu. Potem do swojego przyjaciela, z którym też mieszkaliśmy pod jednym dachem. No i tak wszyscy razem zaczęliśmy pracować ze względu na właśnie wzrost zainteresowania i wzrost ilości zamówień. Społeczeństwo, w którym żyjemy, jest coraz bardziej zdominowane przez urządzenia mobilne, które właściwie ma każda osoba, którą mijamy na ulicy. Są to oczywiście smartfony, ale tych urządzeń jest coraz więcej. Są to przenośne konsole, są to czytniki e-booków. Tych urządzeń jest mnóstwo i naszą misją jest sprawienie, by życie w tej zdominowanej przez urządzenia mobilne świecie było coraz łatwiejsze i wygodniejsze. Jest coś takiego jak cykl życia produktu i generalnie bardzo dużo produktów w tym momencie jest produktami zasilanymi na baterie i do tego wszystko dąży. Samochody elektryczne, telefony, smartfony, komputery, wszystko jest zasilane bateriami. I to jest produkt, który jest i będzie coraz bardziej potrzebny. Dlatego takim najważniejszą potrzebą klientów jest to, żeby te produkty działały na bateriach najdłużej. Green Cell pracuje nad podnoszeniem efektywności oraz konkurencyjności. Chcą być najlepszym partnerem dla klientów, zarówno tych indywidualnych, jak i biznesowych. W tym momencie nasz zasięg, to jest zasięg globalny, mamy bardzo dużo kontrahentów za granicą, nie tylko w Polsce. Cały czas budujemy naszą bazę dystrybutorów, większych klientów sieci wielkopowierzchniowych. Chcemy, aby nasza marka stała się marką globalną i rozpoznawalną na całym świecie. Klienci europejscy są również coraz to bardziej skłonni do zamawiania online i w zasadzie ma na to wpływ wiele czynników, m.in. rozwój firm logistycznych, które są odpowiedzialne za dostarczenie zamówienia, co bezpośrednio się przekłada na naszą skalę sprzedaży. Od 2016 roku w zasadzie pomnożyliśmy swoją skalę sprzedaży kilkukrotnie. Przedsiębiorstwo każdego dnia pracuje nad rozwojem oferty, w której obecnie znajduje się szeroki asortyment produktów. Nowoczesne technologie, jak również lepsze materiały, z których wykonywane są baterie, sprawiają, że znacznie wydłuża się ich żywotność. Przede wszystkim na początku robimy spotkania, robimy badania rynkowe. Właściwie mamy w firmie swojego analityka, który na bieżąco bada sytuację na rynku. No i tak naprawdę potrzeby ludzi. Jakie są potrzeby, nowinki technologiczne. No i staramy się na nie odpowiadać. Również szukamy własnych potrzeb tak naprawdę. Robimy parę spotkań, następnie robimy research, które rozwiązania już są wprowadzone na rynku, co chcielibyśmy w nich poprawić, jakie nowe funkcjonalności. No i następnie przechodzimy do szkiców produktów. Mamy własnych projektantów, którzy robią taki wstępny szkic, możemy sobie taki projekt wydrukować na własnej drukarce 3D. Następnie
projektujemy również całe wnętrze produktu. Mamy elektrotechników własnych, którzy projektują płytki PCB, wszystkie moduły w środku. No i to w następnej kolejności dajemy do fabryki, gdzie robimy prototyp funkcjonalny, już w pełni funkcjonalny. Bateria składa się praktycznie z dwóch elementów. Pierwszym są to ogniwo lub ogniwa połączone ze sobą, tworząc szeregi. W zależności od oczekiwanego napięcia, które chcemy uzyskać, baterie do laptopa przeważnie są to trzy ogniwa połączone szeregowo. Oprócz ogniw znajduje się też układ, który reguluje prąd i napięcie, rozładowanie oraz ładowanie. Zabezpiecza także ogniwo przed nadmierną temperaturą, chociażby odłączając napięcie ładowania podczas przekroczenia temperatury. Staramy się teraz opracować już nasz autorski produkt, znaczy taki autorski od w zasadzie podszewki i będzie to w zasadzie seria powerbanków. Nawet mamy w planach smart powerbanka, który też z tym światem IoT, Internet of Things, też będzie się dobrze zgrywał. Firma ciągle poszukuje osób, które chętnie podejmują nowe wyzwania. Z roku na rok zwiększa zatrudnienie. Obecnie daje pracę 95 osobom. Do końca tego roku planuje zatrudnić kolejne 50. Tak naprawdę stawiamy na osoby bardzo kreatywne. To jest istotne, że nie jesteśmy taką typową firmą, jesteśmy tak zwanym startupem, czyli taką troszeczkę innowacyjną formą pracy. Tutaj bardzo mocno liczymy się z zdaniem naszych pracowników, z ich pomysłami. I to też jest tak, że każdy pracownik ma możliwość włożenia takiej malutkiej cegiełki do tej firmy, czyli tak naprawdę rozwój naszej firmy też w głównej mierze polega na rozwoju naszych pracowników. Każdy pomysł jest weryfikowany, najczęściej on jest wdrażany, czyli każdy, kto przychodzi do naszej firmy, przede wszystkim powinien się wykazywać kreatywnością i zaangażowaniem i na to najbardziej stawiamy. Jakiś czas temu wprowadziliśmy polecenia pracowników, które na przykład w naszej firmie są bezpłatne i naprawdę to działa. Mamy kilka osób zatrudnionych z poleceń, są to osoby z najbliższego otoczenia naszych obecnych pracowników, więc to też się świetnie sprawdza. Patriotyzm gospodarczy spełnia kluczową rolę nie tylko podczas prowadzenia firmy przez pana Pawła, ale też w jego codziennych decyzjach zakupowych. Myślę zawsze po polsku, jeżeli chodzi o taki patriotyzm konsumencki. Staram się wybierać polskie produkty, jeżeli jest to tylko możliwe i zawsze kibicuję polskim firmom i zawsze zwracam uwagę na historię polskich firm i bardzo się cieszę, jeżeli widać, że niektóre firmy w zasadzie od zera, od lat 90. rozwinęły się do marek rozpoznawalnych w Europie. Chciałbym, żeby takich firm było więcej i chciałbym, żebyśmy również też byli taką firmą za 10 lat, gdzie ta marka jest rozpoznawalna w zasadzie na całym świecie i jest dobrze kojarzona właśnie z Polską. Sektor magazynów energii z roku na rok wzrasta. Według przewidywań ekspertów w 2025 roku rynek baterii będzie wart 250 miliardów euro rocznie. Globalne zapotrzebowanie będzie wynosiło około 600 gigawatogodzin. Przypominamy, że nasz program można obejrzeć na stronie TVP3 Kraków oraz mobilnie za pomocą aplikacji TVP Stream.